Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli tak jakby cheaty. Pora to odpalić, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy po prostu najsilniejsi na serwerze, to na pewno. Ale po drugie, będziemy mieli troszeczkę nielegalne chyba środeczki, ponieważ słuchajcie, zobaczyłem na necie bardzo ciekawego typa, który pokazał na YouTubie najlepsze po prostu enchanty do broni i nie tylko. I znalazłem tak jakby taki trochę zakazany chyba build na całą zbroję, jak i również itemy. I po prostu dzisiaj nie bez powodu, bo masz 48 poziom i zaraz wam pokażę, skąd też taki poziom wynika. Ogólnie Nether moim zdaniem jest już przeczesany do końca. Zobaczcie, co się dzieje w moich beczkach. Tu i tu. No, sorry, ale jest mocno. No, nie powiecie, że nie jest mocno. W ogóle właśnie, możecie napisać w komentarzu, jak wam mijają święta, czy jest u was sympatycznie, ponieważ tutaj widzicie, nawet skrzynki w Minecrafcie zostały podmienione na jakieś takie świąteczne, więc no, jak widzicie, teraz mamy takie prezentowe, ładne, świąteczne. Możecie napisać w komentarzu, jak wam święta mijają. Oczywiście mam wrażenie, że mój 48 level na wszystko dzisiaj nie wystarczy, ponieważ jak to robiłem, brałem książki, lapis lazuryt i po prostu enchantowałem książki, żeby zdobyć wszystkie te, które typo miał z odcinka. Też tam posługiwałem się troszeczkę skrzynkami ludzi z Palionowa i oczywiście wieśniakami od Szypsona. No i udało się skompletować prawie wszystko, w sensie nie mam jedynie na miecz, ale miecz już mam bardzo dobry, bo zobaczcie, Sharpness 5, Unbreaking 3, Fire Aspect 2 i Mending, to jest naprawdę mocny miecz. Na łuk też nie narzekam, tylko że mój łuk jest gdzieś indziej, nie? Gdzie jest mój łuk właśnie? To jest, kurde, gdzie jest mój łuk? Dobra, no nieważne, w każdym razie tutaj zobaczcie, mam kilka z tych książek, które tam mi się podobało, to ja mam jeszcze jedną, w ogóle mi się zgubiła, dobra, dajmy ją sobie po prostu tutaj, ale to nie jest wszystko, bo w resztę w tych enchantowanych książek, gdzie one były? O! Zobaczcie, ile książek ja mam, widzicie to? Te wszystkie książki to jest po prostu tylko odsetek tego, co ja po prostu zdobyłem. Tu są różne jakieś Thorns, Breaking 3 na przykład, też mamy ciekawszych, Feather Falling, ale tylko jeden niestety wypadło, więc są różne, różne po prostu rzeczy, ale te główne rzeczy już sobie poprzenosiłem, bo jak widzicie, w ogóle nie mam zbroi, tylko mam spodnie, ale spodnie nie będziemy ulepszać, jak widzicie, one są prawie na maksie. A wy właśnie, zanim dojdziemy do zbroi, subskrybujcie kanał, zostawicie łapeczkę w górę, teraz jest na to chwila, możecie w komentarzu napisać, jak wam mijają święta, no i dajcie znaka po prostu też, co dostaliście pod choinkę, albo co wy daliście pod choinkę, bo ja w tym roku to bardziej dawałem niż brałem. Ale dobra, patrzcie, tutaj nie bez powodu nie ma klaty. Ta klata mi się często gubi, ale teraz to ja akurat sam ją wziąłem, ponieważ teraz już tutaj też jej nie mam. A mam, no tutaj, mam tutaj, po pierwsze, będziemy ulepszać nożyczki. Ja w ogóle nie wiedziałem, że da się nożyczki. To jest niesamowite. Będziemy ulepszać nożyczki, będziemy ulepszać też zapalniczkę. Zrobię sobie ekskluzywną zapalarę, ale w dodatku najlepsze rzeczy są tutaj. Tutaj mam takie dwie dodatkowe książki, bo nie wiem, czy one się do czegoś przydadzą. Looting, Fortuna, to wziąłem tak po prostu, nie wiem, czy będę mógł to nałożyć na miecz, bo wiem, że looting daje się na miecz, a Fortuny chyba na wędkę, więc to akurat zlamiłem. Ale tak, do nielegalnego builda. Hełm. Mamy Protection Breaking, ale Respiration i Aqua Affinity. Nie wiem, co to daje. Podobno coś tutaj daje jakieś efekty, że pod wodą się jest szybszym, lepszym, coś takiego, więc przetestujemy. To ja tego nigdy nie miałem. I tak samo netherytowe buty. Zobaczcie, Depth Strider, jakiś Feather Falling i Soul Speed. Na Palionowie powstały jakieś beacony, nie wiem kogo to, więc śledźcie wszystkie kanały, bo ktoś zbudował beacony, zaraz wam też to pokażę. No i w ogóle, no dzięki temu też te wszystkie rzeczy będą działać jeszcze lepiej. Ale żeby to wszystko zenchantować, potrzebuję mieć kompana. I tym kompanem będzie Bzyku, który wraz ze mną solidnie kopał również kwarc. On tam swoją działkę ma u siebie w chacie i też ma solidny level, więc dzięki temu będzie nas na te wszystkie ulepszenia stać. Mareczku, witam cię serdecznie, dzień dobry. Halo, czekałem na ciebie, czekałem. Dzień dobry, no właśnie, widzę. Przywitasz się i chłopie, zaczniemy, no, dzisiaj nielegalne rzeczy rozpoczynamy. Game on, po prostu, będziemy na creative. Game on creative, normalnie. Spotkamy Paliona i pomyśli, że jesteśmy na tak, ty może nas wyrzucić, więc trzeba uważać. No widzowie, kilka godzin w neterytowych klimatach nie było ciekawe, ale muszę przyznać, że no raczej już tam nie ma po co jeszcze czas budować farmy expa na Palionowie. Ty miałeś kiedyś farmę expa, nie? O, a jest nawet jedna farma expa. Ale to trzeba, wiesz, zbudować taką... taką najlepszą, tak, najlepszą. To jest dom, no, no, no. To może widzowie napiszcie w komentarzu, że chcecie odcinek z budowy farmy expa, to może coś ogarniemy. Dobra, chodź do mnie, Mareczku, bo ci pokażę, co przygotowałem dokładnie, co będziemy robić. Posortowałem już te wszystkie itemy. I no, będzie to nielegalna zbroja. Spodnie już mam gotowe, bo w spodniach się mało da ulepszyć, w zbroi też. Ale od typa z neta, oj kurde, wziąłem nielegalnego builda. To jest ta skrzynka, tu pierwsza na lewo. Ta skrzynka, niezmieszaność. A to ta też jest spoko, ale ta, tu jest posortowane po kolei do każdej tej. Najpierw zajmiemy się butami, ja nie wiem, dlaczego mi starczy dzisiaj na levela na wszystko, więc będziesz mi musiał pomóc w razie czego. Ale dobra, najpierw zaczniemy od butów. Zaczynamy od butów, bo już buty mam mocne. Poczuć się jak prawdziwy, no po prostu jak haker, żeby poczuć się jak haker, buty, bo to będzie najlepszy przystęp. 13 leveli!
Za jedną książkę! Za jeden headshot? Czekaj, tu jest 11. 11. Nie, 19! Co? To źle enchantowałeś. Co? Ja nie będę po prostu miał w ogóle levela zaraz na daj samych mi to, butach. Dobra, daj. Ja, zobacz ile u ciebie to kosztuje. Patrz, pokaż to daj mi. Plus to. To mi 19 kosztuje, człowieku. Zobacz ile u ciebie. Czekaj. 19? Mnie też 19, a jak obrócisz nie da się. Ja nie mogę, ale drugi enchant widzę, ale to widać, że to jest coś nielegalne. Dobra, zrobię to. Dobra, to zrób ten, ja zrobię następny, ale ja nie mogę, jakie drogie. O kurde, proszę. Pokaż to. Dobra, to już mamy pierwszą część w mega takim razie. Drogie. Soul Speed, nie wiem w ogóle co to daje, nie? To po prostu, to jest w ogóle powalone. Dobra, to daję teraz Feather Falling. 19, dobra, trudno, biorę to. 19. 37! Ile? 37! Co? Nie! Buty na fulla kosztują 37 leveli enchantu! Dobra, widzowie, buty zostawmy na razie, bo trzeba będzie się doekspić chyba. Ej, nie spodziewałem się, że buty będą tyle kosztować. 30, dobra, zobacz to. Zobacz to 37 leveli enchantu! Jak ja sobie to przeliczę, ile czasu to trzeba zbierać. Ja nie mogę, ile to czasu trzeba zbierać w ogóle. Nie, najwyżej widzowie doekspić. Nie wiem, nie? Czy już lepiej nowe buty zrobić, serio, to ja to tylko za buty przypominam, nie? No, to są buty, dobra, widzowie, na razie te buty to ja, że tak powiem, zostawię, bo no i tak nie mam levela, więc spokojnie, to w ogóle zajmie się, ale ja nie mogę, dobra, ej, ale jakby one takie były, to jest mega mocno, najwyżej będziemy się musieli, widzowie, na ekspić, więc co? Zawsze najlepsze jest to, że te pierwsze levele do 30 się nabije najszybciej, bo to potem to jest tragedia, więc najwyżej będziemy wydawać te levele, cięcie, będziemy szli do ekspić, będziemy brać ten kwarc. Jezus, zajdzie tyle latać. Dobra, respiracja, jakła, fini na hełm. No mam nadzieję, że to nie będzie tyle kosztować. Dobra, okay. sprawdźmy. Na hełm to kosztuje 9, a ten drugi 5. Dobra, no to spoko. To za piątkę no, i za to 13. No dobra, to dobra. Ja już go nazwę, bo to jest hełm ostateczny. Hełm ostateczny. Albo nie wiem, trzeba jakoś śmieszne nazwy, czekaj. Hełm Guslik. Dobra, Guslik będzie. Guslik, dobra, jest. Guslik, protekcja, unbreaking, aqua, fini, respiration. Nie wiem, co daje respiration. Tak, jak mnie uderzysz, to mi HP się odradza? Oddychanie pod wodą. Aaaa! Okej, dobra, to idę to sprawdzić. Czekaj, chodź, zobaczymy pod wodą, ile ty będziesz mógł być, a ile jasne. Respiration, jasne. A ty na butach chyba nie masz tego enchantu, co powoduje, że jak chodzisz po wodzie, to się nie, 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 ale to dobrze, bo ja go nie chciałem właśnie, wiesz? Dobra, czekaj, ja faktycznie mam jakoś dłużej teraz? Ej, faktycznie! Tak, pewno, ja mam 9, faktycznie! 8, 7, co jest? 6. Ja mam 9 dalej, stary! A ja w ogóle. Umierać. Ja mam 8! No, 8 no, mam! Kiedy cię bije? Ostatnia bańka i. Przecież to koniec, są cheaty! Koniec. Ja nie mogę, dobra, byłaś! Ej, tu 7 baniek aż daje! Co ty gadasz, to idzie? Trzy razy wolniej chyba w takim razie około, albo nawet 4. Wow, jakie cheaty. Ej, naprawdę, jeżeli wejdziemy z Palionem, na przykład albo z kimkolwiek pod wodę i go zacznie bić, a mnie nie, to pomyśli, że ja mam jakieś cheaty. Ale OP. Z taką zbroją, każdą konkurencję wygrać, to jest OP. Dobra, ulepszamy dalej, ja już mam 10 level tylko. Ale dobra, to przynajmniej ulepszę coś, co nie jest takie typowe, bo widzowie, my zaraz pójdziemy do XP. Nie spodziewałem się, że aż tyle to będzie kosztować, ale tak. No nie, no te buty, jestem tak ciekaw tych butów, one muszą być dobre. 37 level, no przecież, no to jest niesamowite, nie? Ale to jest tak drogie. Dobra, ale najpierw ulepszy rzecz, która nie będzie droga, mianowicie nożyczki. Wiedziałeś, że da się zenchantować nożyczki? Że to jest jakiś żart. Wiedziałem o tym, wiedziałem. Ja nie wiem, co one mogą robić lepsze. Czekaj, nożyczki. Unbreaking, no to 3. Na pewno niezniszczalność da się, ale unbreaking to walić. Efficiency 5, dobra, stać mnie. I to 4, dobra. Jeszcze i zmienię nazwę, to już wydam ostatni level. A nie, 4, no i kurde, mogę to zrobić wtedy, dobra, zwaliłem. Dobra, mam. Ja się mogę nazwać, ale... A nie, to na razie walić, dobra. Efficiency unbreaking, nazwiemy zaraz, jak jeszcze do XP. Ja idę sprawdzić, co to daje. No, na niszczeniu na przykład wełny, nie? Nie, na liściach chyba, albo na wełnie. Albo wełnie, mamy, czekaj, ja mam jakiś blok wełny, mam wełnę, dobra. Ty masz jakieś zwykłe nożyczki? Ja wiesz co, mogę, no czekaj, bo tutaj przy... Ja jestem przy owcach, Też jestem, dobra, jestem. Tu są wełny. O, to jest mało owiec. Dobra, bo chodzi o to, ja bym się sprawdzić, czekaj, dobra, sprawdzę. Co? Co to tak działa? Patrz, czekaj, zrobimy...
Zrobimy porównanie, pokaż. Dobra, dobra, dobra. Patrz to. Ja! Nie, co to ma być? Jak to jest? Ja nie wiedziałem, że to działa. Czekaj, ja muszę zrobić, słuchaj, tego. Ja naprawdę, jakie cheaty. Dawaj, dawaj, ja naprawdę nie wiedziałem, że takie rzeczy da się enchantować. Dobra, 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 ty będziesz miał zwykłe, ale to nie ma szans, stary, w ogóle. Przecież zwykłe w ogóle nie oddają. Nie, żebyś ty miał... zrobimy tak, żeby nie było tak łatwo. To będzie twój tor. Okej, okej, a ten nie wiem, czy mi się nie zniszczą. Okej, dobra, może się mogą zniszczyć, nie? Dobra, będę kopał, dopóki tak będzie już mało, żeby się nie zniszczyły, tak, nie? Tak, na czerwono, żeby się nie zmarnowało, kurde, bo to będzie dobra, drugie. Dobra, ja zaczynam pierwszy, dobra, lecę, co to ma być? Co jest? Dobra, nie, ja! I się nawet się troszeczkę nie zniszczyło, bo też tam breaking dałem. Ale to jest, chłopie, nielegalny item, nie? Ja powiem tak, no ja rzadko kiedy potrzebuję korzystać z takich bałdy, ale do budowania to jest niesamowite, nie? Dobra, stary, chodź, 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 bo jeszcze zaraz widzowie zrobimy... A zobacz, ścina lepiej te obce. To chyba... prawym. Nie, tak to samo. Wiesz, to tak samo szybko, bo i tak się ścina dość szybko, nie? Ale wydaje mi się, że jest unbreaking. No nie, no, automatycznie, no. Ale przez ten unbreaking, stary, jest taka wytrzymałość, przecież normalne nożyczki. Tak, trzy razy no, bardziej. Strasznie, strasznie szybko zużywają, a te w ogóle mi się nie zużyła, jest ciem tyle, kurde, wełny. Dobra. I ile masz procent tego zużycia? 50? No pół mam dalej, ale miałem też pół, to one nie były od nowości. Więc one praktycznie w ogóle się nie zużyły. Czemu ty połowę z enchantowałeś? No nie wiem, bo jestem głupi. Chciałem naprawić. No, a to daj mi, no sprawdzę. Dobra, ile? Dam ci, ale ja mam czyste, nie? Tylko ja nie wiem, czy to tak działa. Okej, tak, dajesz jedno i drugie działa, tylko ile kosztuje? 5, no to niedużo. A z nazwą 6. Tak, no. Więc spoko. Dobra. To myślałem, że będzie drożej. Droższy interes, czyli nożyczki się opłaca. No wiemy, że butów się chyba nie opłaca. No, ale buty. To zaraz ogarniemy, Dobra, czekaj. Sprawdzę jeszcze, bo jeszcze mieliśmy zenchantować do zapalniczka, ale to jest tylko unbreaking, to na luzie można zrobić potem. Jeszcze muszę klatę ulepszyć, ale mi na pewno nie starczy. Dobra, widzowie, idziemy trochę podexpić, w sensie idziemy wykopać kolejne tony kwarcu, no. Zapełnić kolejne skrzynki i po prostu czyla widzimy się, jak będziemy więcej levela. Dobra, nie chcę, nie, dobra, Marek, starczy to chyba. No już... chyba tak, chyba. Widzowie, patrzcie to, patrzcie to. Mamy tak, całą tą, to jak była, ta dodatkowo zapełniona i jeszcze ta. Jeszcze tu jest, to ponad skrzynię, nawet trochę więcej wykopaliśmy, jeszcze Maro ma solidnie dużo levela. Yes. Ja jestem wycieńczony, naprawiłem sobie już też killów do fulla, żeby nie było, więc jakieś kilka leveli jesteśmy w plecy, miałem ponad 50, ale jest naprawiony, więc jest git. No i teraz pytanie, no na buty na pewno mi starczy, ale Jezus, same buty. Ja nie wiem, dobra. No, dobra. Zrobimy tak, spokojnie. Ja wezmę na klatę buty, a ty musisz tą klatkę wyencentować. Ta klatka... Nie, to może ty klatkę najpierw, bo zobacz, ile to będzie kosztować enchant. Właśnie idę sprawdzić samą klatę, spróbuj, ale... ale wiesz co, zanim to będziesz enchantować, ja bym zrobił tak. Połącz najpierw książkę z ochroną 4, z naprawą 3. A, że książkę połączyć? Tak, połącz książkę. A, że będą dwie, no. I teraz ile to kosztuje? 3. Ile kosztuje ten enchant? 3. Dobra, to dawaj ten enchant. Dobra. I teraz tą, dobra, ale też czekaj, 3. Nie, dobra. Możesz, połączyłeś już wszystkie? Nie. Netheryt. Połącz... Faktycznie, 8 tylko. No, ale my to zwaliliśmy. No. A tak, ja wiedziałem, 2. Że coś robimy nie tak. Dobra, 8 było, a połączę jeszcze te dwie, dobra. I połączę z tym. No tak, nie wiem, mniej więcej podobnie wychodzi, bo 12 mi już bierze. 12 mi bierze za wszystkie 3, tak byłyby połączone. A wtedy był, wyszłoby 11 chyba. Nie wiem, czy to jest bardziej worth, ale dobra, klata rzymska. Jakoś tak się łączyło, ja pamiętam, bo my na pewno coś zrobiliśmy, póki obasiliśmy coś, 40 leveli za jeden enchant. To jest tak za dużo, to jest za dużo, w ogóle mam 27, nie starczy mi na te buty, musisz ty te buty. Ja mam czekaj, ja sprawdzę, czy te buty nie staniały czasem, ale chyba nie, bo one, nie staniały. Przecena normalnie. Ja nie mogę, 37! Dobra. Muszę jakąś nazwę do nich wymyślić, bo one to już są ostateczne, czekaj. Nazwa. Kurde, jakiś taki but, jakieś takie obuwie, czekaj. Jakby nazwać? Dobra, nazwij je CCC, dobra, trzymaj. CCC? Dobra, ale a ty ile to będzie kosztować? 38. Z kapsloka 38, dawaj, no bo 37 buty i 38 ja będzie nie nazwa. Wiem. Musisz, Maro. Nie, jest, ja nie chcę tego poziomu. Jest poświęcenie. 38 poziomu. Jest poświęcenie. Ja nie mam poszło. Ja nie mogę, pokaż to. Nie wierzę, nie wierzę. Jaka zbroja. Dobra, Boże. Ale co daje Soul Speed? Ej, czekaj, podobno, tak typu na necie gadał, że da się w tym szybciej chodzić pod wodą. Idę to sprawdzić. Nie. Soul Speed to jest po tym, na piasku dusz.
Dobra, to też to zaraz sprawdzimy, ale tu jest jeszcze Depth Strider jakiś. A, Depth Strider! Dobra, dobra, spróbuj, no. Jak ty zasuwasz? No chyba szybciej, no pa! Jak delfin, hopie! Ej, zasuwasz, zasuwasz. Jak delfin! Co jest w ogóle? Nie, to jest OP, ja jeszcze mogę tyle pod wodą. Ja mogę jeszcze być tyle pod wodą. Nie, dobra, to jest granie na cheatach, stary. To jest OP, no. OP, nie, dobra, jak widzę, słuchajcie. Pokonamy paliona w każdej możliwej konkurencji. Ej, jeszcze te nożyczki, one są tak OP. Ej, dobra, dawaj, bo jeszcze pamiętam, co było do zenchantowania. Jeszcze było do zenchantowania, jedna rzecz mi została, a mianowicie ta zapalara jeszcze trzeba. I w ogóle za taką ilość kwarcu to my możemy zbudować. A zapalara ma ten, wytrzymałość tylko, wiesz? No wieżowiec, widzowie, napiszcie pomysły na wieżowiec. Będziemy budować jakiś wieżowiec, tu mi te dwie zostały. Właśnie, looting miałem sprawdzić, czy mi jeszcze może wejść na miecz. Idę sprawdzić. No idę sprawdzić, ale to jest, no, na miecz. Nie, na miecz grabiesz, na miecz grabiesz. Wchodzi. Ale to nic nie daje, bo... Ale to nie jest szczęście, to jest looting. To nie jest szczęście, looting. I że więcej rzeczy wypada, jak kogoś zabijesz. Dobra, tak. Chyba. No i miecz muszę nazwać, więc tak, nazwę go. Grabiesz, tak, grabiesz wypada. Nazwę go. Wiedźmiński rynsztunek. Wiedźmiński rynsztunek. Podoba mi się ta nazwa, no. Mamy to, Wiedźmiński rynsztunek. Dobra, mamy to. Ale jest takie nawiązania do Polaków. Jeszcze na deser, no. Widzowie. Ostatni przedmiot, jaki dzisiaj czantujemy, to jest zapalara. Bierzemy ją. Nie zrobisz tego, zapalniczka z niezniszczalnością 3. Nie chcę nic powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to najbardziej bezużyteczny enchant na świecie. Nie mów tak, nazywamy to zapalara. Tak jest! Zapalara gimnazjalisty. Bierzemy to. No nie, no jest mocno, nie? Jest zenchantowane. Jest zenchantowana. Ej, szczerze, ja pierwszy raz widzę w moim życiu zenchantowaną zapalniczkę. Nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek ją specjalnie zrobił. Ale chłopie, no chłopie, to jest po prostu totalnie OP, no nie wiem, no. Ja cię kręcę, teraz no, jest... jesteśmy na cheatach po prostu. No tak, nie ma no szans. No po prostu stąd, po prostu rozwalił system. Zamiast zrobić te trzy zapalniczki z jednego żelaza krzesiwa, zrobił sobie enchant z niezniszczalność 3. Enchant, no, najgorzej zużyta prawdopodobnie książka z Unbreakingiem 3, no ale to trudno. Dobra, widzowie, piszcie w komentarzu, czy chcecie na przykład taki ekwipunek zobaczyć również u Marka, to możemy poświęcić kilka godzin naszego i tak nudnego życia na kopanie w netherze, żeby znowu zdobyć levela, albo właśnie zrobimy farmę na expa, to by było o wiele lepsze. Więc piszcie, czy to chcecie, subskrybujcie kanał, wpadajcie do Mara, a my się widzimy jutro. Wesołych świąt, tak swoją drogą. Pa, pa!